Marszałkiewicz, DKSPL z gościnnych progów warszawskiej Copacabany. Ze mną Szymon Kołecki, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. No miło Cię widzieć na sali treningowej w końcu. Myślę, że moje miło to Twoje miło, bo tak naprawdę dla Ciebie to największa uciecha. No to w takim razie od tego może wątku zacznijmy. Od jak dawna już tutaj sobie z trenerem Jackiem, nie tylko z trenerem Jackiem, wracasz do formy? W tym roku pierwszy raz. A mamy końcówkę marca. Ale jak jestem w Warszawie, to przy okazji wpadam na trening do trenera Jacka, a to nie tak, że już w Warszawie trenuję, bo nie. Ale faktycznie trochę zacząłem się ruszać i w Ciechanowie trochę zwiększyłem intensywność, powiedzmy taką porehabilitacyjną i coś tam się bawię. Zobaczymy. Zaplanowałem sobie kwiecień, jeszcze i maj na taki rozruch. Jeśli to wytrzymam, to co tam w Ciechanowie mam ułożone i z kolegami, z którymi trenuję, to być może w czerwcu spróbuję, jeśli trener Mirek wyrazi zgodę, a myślę, że tak, na powrót do Akademii Sportu Walki Wilanów. No, czyli to jest taki wstęp do powrotu na salę. W moim przypadku to trzeba to naprawdę wiele etapów jakby rozłożyć, bo jest operacja, potem jest okres pooperacyjny, potem jest rehabilitacyjny. Mija prawie 2,5 roku od czasu, kiedy nie trenuję, mam w tym roku 43 lata. To wyobraźcie sobie, co 43-latek, który 2 lata ponad nie trenował, co się dzieje z jego organizmem, jeśli by chciał wrócić do treningu. Za co się nie wezmę, to boli mnie coś nowego. Jak nie bark, jak nie kręgosłup, no kolano operowane, no to wiadomo. I teraz po tym okresie takim rehabilitacyjnym musi być taki okres wprowadzający ogólnorozwojowy. On już trwa sobie od kilku miesięcy. Jak ten ogólnorozwojowy się kończy, to dopiero wprowadzający taki do, można powiedzieć, dyscypliny, którą by się chciało uprawiać, czyli w tym przypadku do sportu walki. Trochę zapasów, trochę jiu-jitsu, trochę luźnego MMA i tak dalej. Także to jest naprawdę wieloetapowe. Bo ja nie mam 17 lat, gdzie po kontuzji ja kilka dni później mogłem spokojnie trenować. Mam 43 lata i 2,5 roku nie uprawiałem sportu, do którego chciałbym wrócić. Także to jest ogromne wyzwanie. I takie treningowe, ale treningowo-logistyczne, bo żeby gdzieś nie przeskoczyć któregoś etapu, bo to się skończy po prostu odnowieniem starej kontuzji albo po prostu nowymi, bo organizm dzisiaj nie jest przygotowany do tego, żeby robić walki, zapasy, MMA, w takim zakresie, jak robiłem to, kiedy trenowałem zawodowo. No skąd ta cierpliwość tak naprawdę, z czego ona wynika? Bo większość zawodników, jak ręka jest kontuzowana, no to wiadomo, co robią, trenują nogi. Jak nogi są kontuzowane, to siedzą i wyciskają chociażby na klatkę albo boksują. No generalnie nie ma takiej możliwości, żeby zawodnik, jak jedna kończyna nie działa, to żeby druga nie pracowała w tym czasie. Jak nabyłeś taką cierpliwość? No bo jest to ten etap, o którym mówisz, to nie wiem, czy słyszałem o takim kiedykolwiek kogoś innego. To jest tak naprawdę takiego wprowadzenia ogólnorozwoju to jest ponadroczne, bo ja od zeszłego roku, gdzieś od września, taki ogólnorozwój na treningu już porehabilitacyjny, ale jeszcze trochę ogólnorozwój dla organizmu, ale ciągle jeszcze połączył z rehabilitacją dla nogi. Od nowego roku taki ogólnorozwojowy już taki, powiedzmy, na macie i to bardzo długo trwa. Natomiast ja miałem w życiu wiele kontuzji. W sumie jestem po 15 operacjach różnych. Kręgosłup, klata, kolana, przepuklina. Także naprawdę było kiedyś nauczyć tej cierpliwości. I po prostu wiem też, jak to rozłożyć. No wiem, że gdybym nie zrobił tego w ten sposób, to na pewno nie miałbym szans wrócić. A czy w ogóle wrócę do całego sportu, to jest w ogóle inne zagadnienie, bo ja po prostu coś robię, bo to lubię i mi się to podoba i chcę jakby wrócić, ale czy się to uda, ja bym pieniędzy na to nie postawił jakichś dużych. No trochę zmartwiłeś mnie, no bo mam nadzieję generalnie, że jeszcze w klatce Cię zobaczymy. No i tutaj pytanie, czy jeżeli to nie będzie szło po Twojej myśli, to będziesz chciał po prostu się pożegnać i wchodzi to w rachubę, czy albo wracasz i wracasz, albo nie wracasz w ogóle? Znaczy ja robię wszystko, żeby wrócić na jak najwyższy poziom sportowy i to jest moje zadanie, to jest moje marzenie. Jeżeli nie będę w stanie albo złapię jakąś nową kontuzję w trakcie tego okresu jakby wznawiania treningów, Nie wiem, co będę robił. Myślę, że jak już poważną jakąś kontuzję złapię, to chyba już nie będę więcej trenował zawodowo, no bo to nie można bez końca dawać się usypiać, kroić i się regenerować. Chociaż, jak mawia Tamek Adamek, może nie mam tak komfortowej sytuacji, ale wstaję rano i mam fajrant. No znaczy, chciałbym tak mówić, bo troszkę tam pracy mam. Nie dużo, ale troszkę mam. Na szczęście nie mam żadnej gonitwy. Mogę ten czas poświęcić na rehabilitację, wprowadzanie się, jakiś taki dłuższy etap. Ale jeśli by doszło do jakiejś poważnej kontuzji, to trudno mi będzie pewnie znowu podjąć decyzję o powrotach i próbie trenowania, bo znowu by to się wiązało z kolejnymi. Natomiast jeżeli
Znaczy inaczej, plan mam taki, żeby wrócić do maksymalnie możliwej formy sportowej. To jest mój cel i moje zadanie. A jak się skończy, trudno. No na razie jakby tą drogę tylko widzę. Czyli raczej no, przygotowanie, nazwijmy to, może nie mówię już start jako taki, to druga połowa roku zdecydowanie. Trudno mi też jednoznacznie tak to określić, bo mówię, no, w tym wieku nigdy nie wracałem po takiej długiej przerwie. Być może to fajnie pójdzie w kwietniu, w maju, w czerwcu, w lipcu i być może gdzieś się uda o czymś pomyśleć. Natomiast w ogóle żadnych terminów sobie teraz nie przedstawiam, nie? Po prostu chcę jakby potrenować, zobaczyć, czy mogę, czy jestem zdolny, czy się zwiększają moje umiejętności takie ruchowe i zdolność znoszenia tych obciążeń. I wtedy, wiesz, przyjąć walkę można jakby z dnia na dzień, nie? Potem tylko trzeba się wywiązać z kontraktu i z przygotowania do tej walki, a jeszcze później dobrze zawalczyć, bo nie chciałbym wyjść i no, narobić sobie wstydu, bo jednak wiele lat byłem sportowcem w dwóch dyscyplinach. Przede wszystkim byłem sztangistą, medalistą olimpijskim i wyjść na zakończenie swojej kariery, bo nie ma co ukrywać, że w wieku 40 lat to już jest, jeśli nie już koniec, to za chwilę będzie koniec, narobić sobie wstydu jakimś bardzo słabym występem i jakby zmazać to, co dotychczas się zrobiło, nie jest w mojej intencji. Także na pewno nie ma żadnego celu. Trudno sobie wyobrazić, żebym w pierwszej połowie roku gdziekolwiek wystartował, ale jeżeli w drugiej by taka była możliwość, to byłoby dla mnie jakby genialnie, ale to oczywiście zdrowie będzie o tym decydowało. A na początek, przy pierwszej potencjalnej walce, chciałbyś na początku delikatnie gdzieś w jakiejś mniejszej organizacji, czy od razu wysokie C, czyli te największe brandy? Nie ma to dla mnie znaczenia, bo ja nigdy nie miałem jakiegoś wielkiego doświadczenia, że mógł tym doświadczeniem sobie już tam szafować i też gdybym miał wracać do walki, to nie czułbym się jakoś zardzewiały bez walki, bo ja tych walk miałem naprawdę tam 11 bodajże, większość krótkich i nie miałem jakiegoś doświadczenia, także nie ma dla mnie znaczenia. Dla mnie ma znaczenie termin, przeciwnik, kategoria wagowa i pieniądze, jakie dostaję za walkę. I jak te cztery rzeczy się zgadzają, to nie ma w ogóle dla mnie znaczenia, czy ja będę walczył z jakimś bardzo słabym zawodnikiem, czy z jakimś zawodnikiem o pas największej federacji. Kompletnie. Jeżeli tylko mój trener zaakceptuje przeciwnika i uzna, że ja będę w stanie się na niego przygotować, choćby teoretycznie, bo walka oczywiście zawsze wszystko weryfikuje, to ja się na to zgodzę. To o ten team bym zapytał w takim razie jeszcze, no bo od czasu, jak walczyłeś ostatnio pod szyldem Akademii Sportu Walki Wielką do dzisiaj, no ten team się trochę zmienił, mówię, wewnątrz. Znaczy trochę, to jest eufemizm. Czy to jest na pewno, ja rozumiem, że macie dobry flow z trenerem, dogadujecie się, rozumiecie się i tak dalej, natomiast pytanie brzmi, czy na powrót to tam są osoby, które, bo nie chodzi mi o trenera, o osobę trenera to jakby w ogóle zostają z boku, bo to jeżeli wy się macie, dogadujecie i jakby jego taktyka i tak dalej, że do ciebie trafia, to działa, to nie ma gadki, natomiast pytanie o sparring partnerów, no czy tam są teraz osoby, bo jakby tak patrzę na jakieś relacje, zdjęcia, no to raczej widzę to więcej osób z uniwersum freakowego niż sportowego, a no to poziomem sportowym się trochę różni. Fajne określenie do uniwersum. W ogóle o tym zapomniałem, że tam coś takiego funkcjonuje. Ja na pewno w tym nie będę uczestniczył. Natomiast ja powiem tak, przed walką z Damianem Janikowskim brakowało nam ludzi wewnątrz naszej akademii i wtedy poprosiliśmy dwie osoby z zewnątrz, żeby przyjeżdżały, pomagały. Jeżeli w ogóle wrócę do jakiegoś poważnego treningu, dojdzie do poważnych rozmów i finalnie do podpisania umowy, a będzie brakowało nam sparring partnerów, to oczywiście zatrudnimy sparring partnerów. To nie jest żaden problem, już to robiliśmy w przeszłości, jeśli będzie taka potrzeba, będziemy robić w przyszłości. Dużo zależy od kategorii wagowej, w której miałbym walczyć i od przeciwnika, jakim on będzie dysponował stylem. Także, bo też trzeba pamiętać, że jakby Akademia Sportu Walki się nie wyludniła, bo jest przynajmniej 3-4 dobrych, bardzo dobrych, a nawet 5-6 sportowo zawodników w kategorii tak od 93 do 115 i z którymi można porobić, tym bardziej jak ci się zmieniają w rundach. Teraz to ja nawet sobie nie wyobrażam z którymkolwiek robić, bo po tych 2,5 roku rozbratu to pewnie by mi było ciężko z którymkolwiek z chłopaków równo posparować, ale dużo będzie zależało, jeżeli, bo mówimy ciągle w trybie przypuszczającym, jeżeli wrócę do takiego sportu i do treningów już tutaj na miejscu w Warszawie, z kim miałbym walczyć. A jak z boku obserwujesz to, co się dzieje w Akademii Sportu Walki Wilanów, no to jak jechałeś na walkę z Michałem na RCC, na walkę ze Sztyrkowem. Dzisiaj Michał Pasternak ma zupełnie inne wyzwania. Kamil Mina ma zupełnie inne wyzwania. Gdzieś poszli, panowie rozkręcili się medialnie,
to pewnie działa na korzyść, jeżeli chodzi o ich konto i o portfele. Natomiast jestem zaskoczony, że osoby, które, no bo nigdy by, ja bym nie powiedział wiele lat temu, że Michał Pasternak czy Kamil Mina są osoby medialne, w sensie, które po prostu brylują w mediach, a oni się w tym jakoś odnaleźli. Tam jeszcze nie tylko mówię o tej dwójce, tego dwójkę podaję na przykład, ale jest ich tam więcej. A dzisiaj generalnie no, jakby są gdzieś w tym drugim uniwersum i sobie chyba tam nieźle radzą, jeżeli chodzi o to medialność, bo wyników tak nie do końca śledzę. Kiedy ja jechałem z Michałem do Jekaterynburga na walkę, to nie miałem pojęcia, że w tym kierunku to pójdzie. Natomiast trzeba pamiętać, że Michał w każdej chwili może zawalczyć również ze Sztyrkowem. To nie jest tak, że Michał walczy tylko, czy Kamil walczą tylko we freakowych federacjach. Jeżeli przyjdzie dobra propozycja ze sportowej organizacji za przyzwoite pieniądze, to daje sobie rękę obciąć, że oni również w tych federacjach zawalczą. To nie są zawodnicy, którzy unikają sportu, ponieważ są prawdziwymi też sportowcami. Natomiast nie zawsze są dla nich propozycje, nie zawsze są opłacalne finansowo i zamiast siedzieć, nic nie robić, będąc z tymi trenera Mirka, którego atmosfera względem freaków też się trochę przekłada na chłopaków i na dziewczyny, które tam trenują, z tego skorzystali, także po prostu wykorzystali moment i jakby ja im się nie dziwię, no mają swoje życie, swoje rodziny na utrzymaniu, pewnie mi do freaków o wiele dalej aniżeli chłopakom, ale wiem, że gdyby przyszły sportowe wyzwania, to absolutnie oni te sportowe zawsze podejmą, bo są bardzo dobrymi zawodnikami. No dobrze, to w takim razie, a to domknijmy temat twojej kategorii wagowej, to 9-3 raczej bym się tak domyślał. To też w ogóle nie ma dla mnie znaczenia. Dzisiaj ważę rano 93 kg, tak na co dzień. 8-4. Jeszcze raz powiedziałem, będzie się zgadzał termin, przeciwnik i pieniądze, to ja jestem w stanie rozważyć nawet niższe kategorie, ale jestem w stanie i 120, bo to jest, ja taką wagę mam dlatego, że ponieważ mało trenowałem, to gdzieś tam trzymałem też odpowiednio żywienie, żeby mi brzuch nie urósł, żeby się nie zatłuścić i tak dalej, licząc na to, że do tego sportu wrócę. To są gdzieś daleko wybiegające w przyszłość rozważania, jaka kategoria wagowa, natomiast absolutnie przed żadną się nie wzbraniam, czy to będzie, mówię, 120, czy to będzie, nie wiem, jakiś catchweight 90, czy 93, czy cokolwiek innego. Jeżeli finanse i terminy się będą zgadzać, to jestem w stanie rozważyć każdą propozycję. Mm-hmm. No dobrze, to w takim razie do tych wątków pobocznych chciałbym przejść, bo o parę opinii chciałbym ciebie zapytać. Pierwsza, no to powiedziałeś o własnym klubie, o trenowaniu u siebie. No, ostatnio rozgrzała dyskusja na temat teamu Oleksiejczuk. Panowie stworzyli swój team. Znajduje się on gdzieś w okolicach rodzinnych, zdaje się, Michała Oleksiejczuka i Czarka. Tam trenują, mają tam Konrad Rosiński, Kamil Oniszczuk. Żebym nikogo jeszcze nie pomylił, kogoś pewnie zapomniałem jeszcze. No oczywiście kadrę trenerską, czyli trenera Iwana. Konrad pewnie też trenuje. Rusiński. Tak, Konrad Rusiński, tak. No Czarek jest, Michał. Jest paru dobrych chłopaków. No, Bartek chyba też Szewczyk. Bartek Szewczyk też, tak. No mistrz Fenu aktualnie. I o to bym chciał zapytać, no bo rozgorzała dyskusja, gdzieś panowie kąsają się wspólnie z Adrianem Bartocińskim. Adrian Bartociński użył sformułowania szopa na jakby, miał na myśli pomieszczenie jako budynek na wsi. No Czarek odebrał to z Michałem trochę bardziej personalnie do tego stopnia, no, że Michał twierdzi, że nie poda ręki Adrianowi, że uczyli się, bo to nastąpiło gdzieś po tej porażce ostatniej Michała i poczuli się trochę no, zdyskredytowani tą opinią. Ja bym chciał ciebie zapytać, czy nie o konflikt jako taki, tylko o to, czy na tym poziomie, na którym do którego dąży Czarek powoli, na którym jest już Bartek i na którym jest już Michał, taki team ma rację bytu na dłuższą metę. Czy da się to zrobić tak, żeby to faktycznie działało? To żeby źle nie zabrzmiało, to, że ja trenuję w Ciechanowie u siebie, nie znaczy, że ja mam team jakiś, bo ja jakby mam paru kolegów, którzy gdzieś amatorsko walczyli i spotykamy się u mnie na macie i sobie ćwiczymy i się bawimy, ale ja jakby nie aspiruję do tego, żeby jakikolwiek team zakładać, bo jestem z Akademii Sportu Walki Wilanu. Jak tylko zdrowotnie będę miał możliwość dołączyć do grupy zawodowej, to wtedy do nich dołączę. Natomiast kiedyś był taki wybitny sztangista Dawid Rygiert. Powinien być 3 razy mistrzem olimpijskim, ale 2 razy na Igrzyskach Olimpijskich spalił, kiedy miał kolosalną przewagę nad przeciwnikami, ponieważ sam decydował o swoich podejściach, sam chciał bić rekordy świata, zamiast gwarantować sobie złote medale. Jak już jako taki dorosły człowiek napisał książkę, z której wynikało, że i wcześniej zrozumiesz, że trener jest ci niezbędny, tym dla ciebie lepiej. I oczywiście Michał jest moim bliskim kolegą, Czarek zresztą też i Bartek i większość tej ekipy. I trenerów też znam zresztą. Trenerów też znam wreszcie. I
O ile, znaczy tak, ja uważam, że ten team ma rację bytu, jeżeli będzie głównodowodzący trener. Jeżeli na przykład Michał czułby się na siłach, żeby zostać trenerem i wspomóc się trenerami od poszczególnych płaszczyzn, to tak. I na przykład Czarkowi by to już mogło pomóc. Natomiast kiedy Michał sam dla siebie będzie trenerem, to może być trudna sytuacja, bo sam człowiek z boku nigdy nie widzi tego, co robi, jak robi, co może zmienić. Wiadomo, że koledzy z teamu mogą podpowiedzieć, ale ktoś ostatecznie musi przyjąć odpowiedzialność za twoje przygotowania, za twoją taktykę. Ktoś musi cię obserwować z boku i w odpowiednim momencie powiedzieć tobie, że trochę musisz zwolnić, a innym trochę przyspieszyć. I trener absolutnie jest niezbędny, jeżeli ma się trenera, do którego ma się zaufanie. I wiem, że Michał w dużej części pomaga Czarkowi i ta współpraca, myślę, że ona może w dobrym kierunku pójść, bo przynajmniej z czasów, jak trenowałem w Akademii, to widziałem, że Czarek w pełni ufał Michałowi, a to już jest duża część takiej współpracy trener-zawodnik. Natomiast martwię się, że Michałowi brakuje takiego głównodowodzącego trenera, ale nie tylko, bo znam wielu zawodników, którzy również tutaj trenują na Copacabanie, czy jeżdżą po wielu klubach i też nie mają takiego głównego, jakby starszego trenera, który wszystko spina, który o tym decyduje, co masz robić, jak w jakich przygotowaniach pod jakiego przeciwnika, który decyduje o zgodzeniu się też na przeciwnika. No, musi ktoś tą odpowiedzialność z ciebie zdjąć. Natomiast absolutnie nigdy w życiu nie pozwoliłbym sobie na stwierdzenie, że ktoś trenuje w szopie. Bo oczywiście to może być trochę zabawna sytuacja, bo w szopie trenował Rocky i pokonał Iwana Drago. I szopa nie jest w ogóle niczym wstydliwym. Ja pochodzę ze wsi i w niejednej szopie pracowałem, rąbałem drzewo czy przewalałem zboże. Natomiast wiem, bo jeszcze jak trenowaliśmy w akademii, wiem, że chłopaki robili sobie salkę treningową na terenie chyba swojej posiadłości i całkowicie fajnie im to wychodziło, bo widziałem zdjęcia i absolutnie to jest przyzwoity obiekt do tego, żeby trenować i tam się rozwijać. Jeszcze tam niczego im nie brakuje, to o to jestem spokojny. Natomiast też bym się tak nie spinał, kiedy Adrian Bartosiński mówi, że trenują w szopie, tylko po prostu go zaprosił na trening, pokazał szopę, dał możliwość potrenowania. Nie ma się też co tak od razu zacietrzewiać, chyba że gdzieś finalnie ma się to skończyć walką o pas. Na to liczymy. W KSW. No, jest to możliwe i to byłaby doskonała walka, to na pewno. To jeśli do takiej walki dojdzie, to potem bym na miejscu Michała i Czarka zaprosił Adriana do siebie, do swojego teamu, żeby potrenowali wspólnie. Być może zmieni wtedy zdanie, że to nie jest szopa i że wcale ten team nie jest taki oderwany od rzeczywistości, bo są tam naprawdę świetni zawodnicy. Także wszystko ma swoje plusy i minusy, natomiast ja jestem zwolennikiem, że zawsze trener główny, jakiś dowodzący musi być. I oczywiście życzę Michałowi, żeby jeszcze jak najdłużej był trenerem, żeby był zawodnikiem, natomiast kiedy skończy swoją przygodę sportową, chociaż ciągle jest jeszcze młody i mówi, że skończy, to myślę, że z 10 lat do przodu wybiegamy, to może mógłby zostać takim właśnie głównym trenerem, który by to wszystko ładnie rozdysponował i za to wziął odpowiedzialność, ale to jeszcze na to trzeba czasu. A myślisz, że to jest tak jak trochę w piłce nożnej podobnie, czyli wyniki, no jeżeli, bo walka, to nikt tego nie zauważył, a walka z Chidim Niokułani, którą Michał wygrał, ja go dopytywałem o to, była w całości, obóz był odbyty w Team Oleksiejczuk, nie w Ankosie już. Zresztą trener Andrzej tego nie zapisywał do tego zwycięstwa, do swojego rekordu przy okazji podsumowania roku. No więc było zwycięstwo, nikt tematu nie podnosił, jak jest porażka, no taka w takim, no takim stylu, jaka była, już nie chcę tutaj się pastwić absolutnie, no po prostu nie wyglądało to dobrze, to wtedy wszyscy od razu, jak są porażki, wtedy wszyscy od razu, te tematy zawsze są gorące. No ale to przecież nie my wymyśliliśmy powiedzenie, że sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą. No to przecież chyba od tysiącleci jakby się to powtarza i jeżeli ktoś wygrywa, to nikt nie wypomina tobie porażek. Ja pamiętam, że też nikt nie sugerował mi zmiany teamu, dopóki nie przegrałem z Michałem Bobrowskim. Jak z Michałem przegrałem, to ludzie zaczęli mnie dopytywać, czy nie lepiej by było potrenować z kimś innym, w jakimś innym klubie, może w inny sposób i tak dalej. A ja po prostu z trenerami wyciągnęliśmy wnioski z porażki i trenowaliśmy dalej. Także zawsze, kiedy jest porażka, jest więcej jakby pretekstów do rozważań wielu, bo to, że Michał wygrał walkę, o której wspomniałeś, to nie znaczy, że to walka przeszła bez, powiedzmy, bez jakichś trudności. Przecież Michał był podłączony i dostał nominację do powrotu roku po tej walce, o której chyba dokładnie, o której mówisz, nie? To po poprzedniej chyba, przed Niokułani. Oj kurczę, nie, dobrze to mówisz. To mi się wydaje, że tak, że to była ta walka. I on też w bardzo był trudnej sytuacji, ale wybrnął z niej, skończył przeciwnika przed czasem i wtedy się skończyło wszystko fajnie. Także zawsze jest coś, nad czym można pracować. Ja mam, tak jak mówię, głównie z czasów ciężarowych zdanie, że trener główny zawsze musi być.
Jeżeli się oczywiście ma do niego zaufanie, bo jeżeli ktoś ci na siłę narzuca trenera głównego, a tobie współpraca z nim nie pasuje, no to nie, to oczywiście lepiej się rozstać. Natomiast jeśli masz zaufanie do trenera jakiegoś, kto potrafi tobie pomóc i zdjąć z ciebie część odpowiedzialności i pokierować, to uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie. Dlatego zawsze, jak z Michałem trenowałem, czy z wieloma zawodnikami, to zawsze im doradzałem, żeby w jakimś dobrym teamie z dobrym trenerem starali się pracować. No ale życie pisze różne scenariusze. No finał jest taki, że trochę jest zwycięstw, trochę porażek, bo Konrad Ruciński przegrał finalnie na zasadach trochę innych niż MMA. Z kolei Bartek Szewczyk zdobył pas pod tym teamem. Kamil Oniszczuk też wygrał swoją walkę. Czarek wygrał swoją walkę mając 8-0 w Fenie. Także no, chyba jak w każdym klubie są i zwycięstwa, i porażki. Ja myślę, że po prostu trochę trzeba dać im więcej czasu na to. Ale ja im nie zabieram czasu, bo to nie ja ich krytykuję. No tak, tak. Natomiast posiadanie głównego trenera ma to też do siebie, że możesz się rozwijać. Natomiast ważne jest, żeby oni jakby nie zostali na tym poziomie, tylko żeby szukali nowych, dodatkowych rozwiązań, żeby nie tylko w ramach tych umiejętności, które już posiadają, wykorzystywali w walce. To wtedy wszystko będzie jakby szło w dobrym kierunku. No. Natomiast trzeba pamiętać, że każdy z nich walczy na innym sportowym poziomie i też zadania przed nimi są zupełnie inne stawiane. Zdecydowanie. Zresztą no panowie już mówią, że rozmawiałem z Szarkiem, jest w planach wylot do Stanów, na Florydę, nie wiadomo jeszcze który klub, ale taki pomysł jest, także zobaczymy, jak to wszystko się rozwiąże. KSW Epic, to, że oglądałeś, to wiem. Wynik pay-per-view bardzo dobry, zaskakujący. Nie spodziewałem się, że KSW będzie w stanie... Nie wiedziałem, że fanów Tomka Damka jest tak wielu, bo oni, że byli na hali, to jeszcze kupili te subskrypcje. Oglądałeś galę, to raz, jak ci się podobała, i dwa, czy widziałeś już jakąś formułę, w której ty byś chciał się zmierzyć inną niż MMA? Oglądałem oczywiście galę i na bardzo wysoki plus, bardzo duży plus ją zapisuję. Świetna była. Całkowicie zadowoliła moje oczekiwania. No może poza walką wieczoru, bo ona się skończyła tak niemrawo. Nie podobały mi się głosy, które krytykowały walkę grapplingową Barnata z De Vriesem, że może nie było fajerwerków, że może było tam jakieś przepychanie i tak dalej. No w wadze ciężkiej grappling niestety tak wygląda, natomiast ktoś, kto się trochę na tym zna, jak zobaczy, w jaki sposób doskonały Barnat wychodził z tych pułapek poddaniowych De Vriesa, to była bardzo duża umiejętność. To pod względem takim technicznym, jak ktoś się lubuje w parterze, to na pewno znalazł tam rzeczy, za które tę walkę mógłby docenić, i nawet ona mi się podobała. Natomiast formuła, nie wiem, nie zastanawiałem się, jestem zawodnikiem MMA, ja bym chciał walczyć w MMA. A te stompy, sokery? O innych nie myślałem. Nie myślałem o tym. No, kurde, stompy na głowę uważam za głupie rozwiązanie, bo niebezpieczne dla zdrowia i dla ludzi. Wolałbym w takiej walce nie walczyć, ale stawka z MMA razy 3 i wtedy mogę się nad tym zastanowić. To jest wszystko, wiesz, człowiek biedny, to wiesz, jest skłonny do wielu rzeczy. Ale prawdę powiedziawszy, gdybym ja mógł decydować, to mi się bardzo podoba formuła MMA. Bo uważałem za formułę sportową, gdyby się jeszcze w MMA udało wyeliminować te stąpy na kolana, przed którymi nie ma praktycznie żadnej obrony, a może dojść do zerwania więzadeł, to absolutnie ta formuła dla mnie byłaby czystą, taką w pełni sportową, i ją lubię najbardziej. To który pojedynek najbardziej przypadł do gustu? No ja mam tego pecha, że nie byłem w stanie nadrobić gali, bo ona mnie była w Viaplay, a skoro byłem na miejscu, to nie wykupiłem pay-per-view i nie widziałem całej walki, o której mówią wszyscy, czyli Muay Thai w małych rękawiczkach, czyli Sivak Królik. Mnie w ogóle kickboxing, Muay Thai ani K1 nie interesuje, także szczerze powiedziawszy, tej walki to nie pamiętam, bo chyba ją ominąłem. Jak ktoś lubi właśnie stójkowe, to na pewno, bo to niska waga, dobrzy zawodnicy, to pewnie tak. Tak kątem oka tą walkę oglądałem. Ja się skupiałem na MMA. Czyli turniej. Darko Stosic świetnie zawalczył. No, ten grappling też mi się bardzo podobał, ale no, powiedzmy, zacznijmy od turnieju, bo muszę sobie też przypomnieć wszystkie te walki. No, załamany byłem przegraną Konrada Rusińskiego, bo dwie rundy wygrał. Natomiast moim zdaniem, gdyby tak dokładniej przeanalizowali tego przeciwnika i wyciągnęli odpowiedni wniosek, a wniosek jest taki, że ten przeciwnik niewiele potrafił, ale był bardzo trudny do skończenia, bo on nigdy nie przegrał przed czasem. I gdyby się Konrad nie usiłował skupić na poddaniem go przed czasem, to by tak nie spompował się w pierwszej, w drugiej rundzie, próbując go dusić na różne sposoby, i prawdopodobnie w trzeciej rundzie też by go przewrócił, zależał i
absolutnie tą walkę powinien wygrać, a że znam Konrada, tym bardziej mi było szkoda i jak widziałem, że te poddania ciągnie w różnym kierunku na różne sposoby, to wiedziałem, że to jest niebezpieczne dla gościa, który na pewno będzie w miarę świeży, bo on tak luźno to wszystko bronił. Dalej, idąc po kolei, no turniej. Szkoda, że półfinał to był Wójcik Haratyk. Stawiałem na Marcina Wójcika, ale mniej więcej w 60% do 40%, bo wiedziałem, że Rafał naprawdę ma duże czucie w rękach i też wiedziałem, że bardziej niewygodnym przeciwnikiem dla niego będzie Piwowarczyk, aniżeli Wójcik, bo Piwowarczyk jak gdyby w tym dystansie był trochę trudniejszy do ustrzelenia, a Rafał nie chciał tak do końca za każdym razem wchodzić z nim w klincz, bo ma bardzo dobry klincz tajski Piwowarczyk, czyli może zaciągać za głowę, może naciągać kolana na żebra, może bić łokcie i to myślę pozostawanie w dystansie było Rafała priorytetem, a z tego dystansu długiego też trudniej było trochę trafić, dlatego ta walka trwała aż 3 rundy. Ale generalnie no świetny turniej, dobra formuła. Myślę, że nawet nie szkoda, że były 2 rundy w pierwszych walkach, no bo oba się skończyły w pierwszych rundach. Także chłopcy poszli od razu pełnym ogniem, można powiedzieć. Kto tam jeszcze? No walka wieczoru, tak jak powiedziałem, słabo. Też w ogóle się nie zgadzam z tymi opiniami, że Mamed Khalidow prowadził i że w ogóle tylko kontuzja to przerwała. Bo Mamed Khalidow, jakby tak zliczyć, to pewnie z 15 razy przyjął w pierwszych 3 rundach mocne ciosy na tułów. Prawdopodobnie już czuł, że pasek energii już powoli się zbliża do końca. Kontuzja oczywiście kontuzją, ale z każdą rundą Tomek zyskiwałby przewagę. Nawet taki wolny jak był, nawet taki można powiedzieć zardzewiały. Tak jest bokser i ja uważam, że ta walka mogłaby się nawet skończyć przed czasem, ale w kierunku Tomka Adamka, bo on by wykorzystał te swoje atuty. Jakie tam walki jeszcze były, przypomnij mi, że... Otwarcie karty, czyli walka w judodze i w gi, czyli Brysz Kacprzak? Tak, no to na Kacprzaka stawiałem i dobrze sobie poradził. Mocny zawodnik, nie tylko ze świetnym parterem, ale też taka destrukcyjna stójka. No, dobra walka, ciekawa, bo w kimonach taka nawiązująca do historii. Taka sentymentalna, można powiedzieć, na początku, później sentymenty się kończą. Tak, no Rusiński Dulszajew to powiedzieliśmy, później 2 walki turniejowe to 4, grappling 5, ta walka w małych rękawiczkach Królik Siwak to 6, finał turnieju 7, main event 8, Darko to 9, no i chyba 9 czy 10. Właśnie wydaje mi się, że 10, gdzieś któraś walka nam ucieka, no ale pozwolą nam widzowie, że ja już mam swoje lata, pamięć nie ta, mogłem o czymś zapomnieć. No ale generalnie samo wydarzenie uważam za bardzo, bardzo dobre. To w samym main evencie jeszcze 2 słówka, no bo później rozgorzała ta dyskusja, o której też mówisz, o tej punktowaniu, no bo ja się na tym punktowaniu nie znam, ale no pierwszą, trzecią rundę na kartach punktowych wygrał Mamed. Byłby remis, ale to wyłącznie dlatego, że został, przewrócił Tomka w drugiej. Niemniej jednak sędziowie z boksu mówią, że to no, przy takiej sytuacji odjęcie punktu dość kontrowersyjne, ale raczej by tego nie zrobili. Leszek Jankowiak, tak ten sędzia chyba się nazywa, który o tym wspomniał, twierdzi, że nie do końca, no bo to też nie było to, co zrobił Marcin Sianoc, to było troszeczkę inaczej. Dlatego Marcin Sianoc został na 5 lat dyskwalifikowany, a nie odjęty punkt. Taka różnica, więc no tylko potem jest taka narracja, że jakby Tomek... Mówi, że powiedział, Tomek pewnie to wszystko, ja nie chcę za niego też opowiadać, pewnie on by powiedział lepiej, natomiast mi się wydaje, że słowa Tomka dostają takich trochę nóg, są nadinterpretowane. On powiedział, że to była łatwa kasa, bo się nie zmęczyłem. Natomiast sformułowanie easy money w MMA brzmi coś po prostu takiego łatwą kasę, w sensie no, o to chodzi, a nie sądzę, że Tomek miał to w głowie. Nie, jestem ostatni, żeby bronić pięściarzy generalnie bez środowiska MMA i byłem za Mamedem w tej walce i tak jak całe środowisko, natomiast później też to, że Mamed się powinien ustawić w kolejce, to też nie do końca chyba Tomek miał na myśli to, że lekceważył go, no chyba, że tak było. Jak ty odbierasz te potyczki słowne? Znaczy ja akurat jestem ze środowiska, ale byłem za Tomkiem Adamkiem, bo to jest mój kolega i trochę mogę być nieobiektywny, tłumacząc Tomka. Natomiast ja przeczytałem ten fragment wypowiedzi i on w tym fragmencie wypowiedzi mówił, przynajmniej było cytowane, jego rozmowa z Mamedem.
dobrze pamiętam? Tak, do której nie było de facto, bo okazało się, że on nie dzwonił wcale do Mameda, co powiedział Mamed, tylko pisał, Mamed napisał do Tomka na Instagramie chyba. A, okej, okay. No to, no dobra, rozmowa rozmową, no to, wiesz, faktycznie to mogło dostać nóg, ale jak ty byś do mnie zadzwonił i powiedział, Szymon, zróbmy walkę, ja bym powiedział, ty Mariusz, wiesz co, spokojnie, no bo jest kolejka, ja wcale nie muszę mieć złych intencji, mówiąc, bo już mam umowę, mam jakieś dwie walki z kimś dogadane i jest kolejka, to nie znaczy, że jesteś petentem, leszczem, czy czymkolwiek, że musisz czekać, tylko, że no, jest jakaś kolejka do walki ze mną i trzeba z menadżerem to ustalić. To wcale nie musiało mieć jakiegoś takiego obraźliwego kontekstu i o to bym Tomka nie podejrzewał, bo go znam prawie 20 lat i o ile tam potrafi śmiesznie coś tam skontrować i ma dobrą ripostę, o tyle dobrych zawodników, a za takiego ja, a zwłaszcza on uważa za Mameda, to myślę, że nie chciałby go w żaden sposób poniżyć i nie sądzę, żeby to było intencjonalne. Myślę, że wyrwane trochę z kontekstu i tak jak mówisz, wypowiedź trochę dostała nóg. No tak to też odebrałem, mimo że całym sercem pewnie byłoby mi bliżej, gdyby Tomek faktycznie dyskredytował Tomka, chociaż no oczywiście ja wstawałem na Tomka walki, nie wstawałem na Andrzeja Gołoty, bo Kanał Plus chyba nie miałem wtedy, ale chociaż nie, z Berdym widziałem ten remis, pamiętam jeszcze jakoś później, ale no ta wypowiedź trochę nadmuchana, tak mi się wydaje, przynajmniej trochę rozdmuchana, może nie nadmuchana, albo i nadmuchana, i rozdmuchana. Trzeba pamiętać, że mamy czasy frików. Tomek ma walczyć we frikach i być może nie bez powodu ta wypowiedź została rozdmuchana, wyciągnięta z kontekstu. Wiele rzeczy się dzisiaj dzieje i trzeba dobrze wszystkie informacje i wiadomości przecedzić, przeanalizować, a później samemu wyciągnąć ostateczne wnioski. Myślę, że tu absolutnie jakby gwarantuje to, że Tomek na pewno bardzo szanuje Mameda Khalidova. I nawet jeżeli czasem każdemu z nas się zdarzy coś powiedzieć, co może być rzeczą kontrowersyjną, to nie zmienia to faktu, że gdzieś tam ten szacunek na pewno duży jest. No, powiedziałeś, że Tomek kolega, więc moje pytanie trochę traci sens, ale zapytam, czy ty byś się skonfrontował w formule bokserskiej z Tomaszem Adamkiem? Nie wiem, czy strach by mi pozwolił. Ale tak jak powiedziałem, biedny człowiek może zgodzić się na wiele rzeczy. Jest skłonny do wielu decyzji. Generalnie ja już się nauczyłem, że w sportach walki można również z kolegami się bić, bo Mariusz Pudzianowski był moim kolegą, z Damianem Janikowskim znałem się wiele lat i musiałem z nimi walczyć. Także jeśli bym z Tomkiem Adamkiem miał boksować, to pewnie bym starał się ustalić długość walki na jak najmniejszą ilość rund, żeby jak najkrócej uciekać, bo w ogóle też wracając do jeszcze walki z Mamedem, ten sześciorundowy pojedynek był absolutnie niekorzystny dla Tomka, moim zdaniem. Bo przypomnijmy sobie walkę McGregora z Mayweatherem, to on też pierwszą, drugą, trzecią rundę dobrze, a w siódmej go bodajże Mayweather skończył, bo po prostu mają bokserzy takie argumenty, takie doświadczenie, taką obronę, taką kontrę i takie umiejętności. Także gdybym miał walczyć z Tomkiem i chodziłoby o duże pieniądze, pewnie bym zawalczył, ale wolałbym zarabiać pieniądze w inny sposób. A może to może boks z Mariuszem Pudzianowskim? A to nie ma problemu, to zależy od... Znaczy nie w każdej też organizacji, żeby było jasne. Nie no, w KSW, o KSW rozmawiam. Ja jest mi najbliżej do sportowych federacji i nie tylko KSW, bo z Babilonem też jestem cały czas w kontakcie. Zresztą od Tomka ofertę mam ciągłą, stałą i zawsze na poważną walkę. Natomiast to tego oczywiście nie wykluczam, ale ani ja, ani Mariusz nie potrafimy boksować, także to... Trudno byłoby to nazwać dobrą walką bokserską, na którą kibice ostrzyliby sobie zęby, bo czy... Może taki urok byłby tej walki właśnie dlatego. No to trochę byśmy mogli wyglądać jak dwóch cepujących się pod budką z piwem amatorów w boksie, nie? Także najlepiej zostać przy MMA, ale mówię, no człowiek biedny, jak dostanie dobrą propozycję do walki w boksie, to może i ku temu się skłoni. Trenera boksu mam bardzo dobrego, myślę, że jakoś bym mnie też przygotował. To się zgadza bez dwóch zdań. Przed nami gala w Paryżu i o Mariana chciałbym jeszcze zapytać w takim wypadku. Oglądałem przed ten trailer. No Varela ma wszystko to, czego nie ma Saladin, jeżeli chodzi o medialność. Potrafi zaczepić, wie gdzie uderzyć, wie gdzie wypunktować. Jestem głęboko przekonany, że Marianowi podskoczyło tętno po tym trailerze, bo dokładnie uderzał w te punkty, które Mariana zabolą najbardziej, czyli że nie szanował organizacji, że stchórzył, że go dopadnie nawet w szatni, że będzie dla niego ortezę, przyniesie mu, jak mu coś się z kolanem stanie. Dokładnie wiedział, gdzie uderzać. Bardzo to było sprytne z jego strony. Natomiast no, de facto sytuacja wygląda tak, że teoretycznie Marian powinien go rozjechać. To są pakiet umiejętności, który na to wskazuje. Varela się oczywiście rozwija, no ale Marian ma taką inklinację do tego, żeby udowadniać rywalom w ich płaszczyźnie swoją wyższość. No i nie wiem, czy to jest zasadne w przypadku tego pojedynku.
nie widziałem tego trailera, to ciężko mi się odnieść do tych zaczepek, natomiast też będę nieobiektywny, Marian jest moim bliskim kolegą, na pewno będę kibicował, natomiast nigdy nie lubię zawodników, którzy nie okazują szacunku swoim przeciwnikom, a jeżeli zaczepki wkroczyły w tą strefę braku szacunku, to tym bardziej Varela mi się nie będzie podobał. Ja jestem zadowolony z dwóch rzeczy. Po pierwsze, to jest druga walka wieczoru w Paryżu, a z tego co wiem, znam przepisy francuskie, to druga walka wieczoru też idzie na kontrolę antydopingową, jak i pierwsza, a to jest istotne w przypadku Mariana, bo Marian zawsze na kontrolę antydopingową jest ważny, także jeżeli nic się nie zmieniło w przepisach, to jest jakby ważny punkt. Natomiast co bym mógł doradzić Marianowi, to żeby nie ulegał emocjom, bo emocje są zawsze złym doradcą i musi spokojnie na zimno, przynajmniej pierwszą minutę, pierwsze półtorej w walce rozczytać przeciwnika i absolutnie go skończyć. Nie można nikogo skazywać na porażkę, natomiast ja uważałem, że może zawalczyć bardzo dobry, równy pojedynek z Parnasem, to tym bardziej nie mam wątpliwości, że może wygrać z Varellą. Myślę, że faktycznie nie ma sensu iść w tą stójkę, która, no widzieliśmy, jak Varela ostatnio zakończył pojedynek, no walka trwa kilkanaście sekund, kopnięcie centralnie na wątrobę i Sebek Krajewski przegrywa pojedynek, a też był faworytem tego pojedynku, tej walki. Czy myślisz, że Marian ma wszystko, żeby to wygrać w stójce? W walce Varela z Sebastianem Krajewskim ja uważałem, że Varela jest faworytem. Tak? Uważałem, że może go, tylko nie sądziłem, że go pokona w stójce. Uważałem, że właśnie wykorzysta jego, że agresywnie go będzie napierał i w końcu go przewróci. To, czego brakowało Marianowi właśnie, kiedy z Sebkiem szły równe wymiany stójkowe, to powinien był przewracać właśnie Rajewskiego, ale on chciał mu udowodnić, że on w tej stójce się odgryzie, co moim zdaniem jest zawsze złym doradcą, że działanie na takich emocjach, udowadnianiu sobie, kto w czym lepszy w danej płaszczyźnie, to jest walka MMA i trzeba wygrać w swojej płaszczyźnie. I teraz szczerze powiedziawszy, to dopiero walka zweryfikuje, kto którą płaszczyznę ma mocniejszą, no bo Varela jest absolutnie kompletnym zawodnikiem na bardzo wysokim poziomie, dlatego walczy w drugiej walce wieczoru w Paryżu z Marianem Ziółkowskim. Także moim zdaniem te kursy bukmacherskie tak mocno rozstrzelone mogą być trochę mylące. Natomiast uważam, że Marian ma dużo większe doświadczenie, ma lepszą stójkę, jeżeli nie ulegnie emocjom i uda mu się utrzymać dystans, a już nie tacy zapaśnicy chcieli go przewracać, to uważam, że wygra tą walkę. Dwa słowa o Czarku. Jeszcze jakbyś miał mu doradzić. Wczoraj negocjacje, wczoraj rozmawiał m.in. z KSW, oferta też z Fenu się pojawiła. Gdzieś tam myśli o kontenderze, no wiadomo, że też o UFC, no bo to też droga do UFC wiedzie przez kontender. No ten turniej Oktagonu generalnie, gdyby w 7-7 się odbył ponownie, a ten turniej nabiera tempa, bo ten kategoria lekka, nie dość, że mocniej chyba obsadzona nawet, to ten turniej bardziej rozbudowany, w puli milion euro, no nagroda 300 tysięcy euro, więc w zasadzie no, na nasze to już są naprawdę poważne pieniądze dla takiego zawodnika i nie tylko dla takiego zawodnika. Co ty byś mu doradzał na tym etapie kariery, biorąc pod uwagę jego wiek, to jednak, że ma jeszcze sporo czasu na to, żeby do tego UFC trafić nawet za 5 lat. Doradzać mógłbym dopiero, kiedy bym znał warunki umowy. A w warunkach umowy istotnymi rzeczami byłaby ilość walk, termin całości kontraktu, kategorie wagowe, no i oczywiście wynagrodzenie. Wtedy mógłbym doradzać. Gdybym ja był Czarkiem Oleksiejczukiem, skupiłbym się na zrobieniu 4 walk w przeciągu 1,5 roku, może 2, i liczył na to, że dostanę się do UFC, a przez którą z federacji byłoby mi łatwiej, to już bym rozważył. Myślę, że turniej w Oktagonie jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, bo nie mam w ogóle żadnych wątpliwości, że Czarek by wygrał ten turniej, gdyby nie doszło do jakiegoś potknięcia, chociaż jeżeli Oktagon będzie robił tak duży turniej, to na pewno również ściągnie mocnych zawodników już spoza jakby swojego takiego normalnego grona. Natomiast oczywiście KSW jest doskonałym rozwiązaniem, bo pokonując Bartosińskiego, UFC patrzy nie tylko na to, ile masz wygranych, ale z kim i gdzie walczyłeś. I właśnie myślę, że też dlatego Czarek się zdecydował na walkę w Turcji z bardzo dobrym przeciwnikiem, na bliską walkę, którą miał szansę wygrać. Niestety ją przegrał i pewnie ona to odciągnęła UFC. Pewnie gdyby tam tą walkę wygrał i teraz Fenie znowu, myślę, że byłby już blisko tego, żeby walczyć w UFC. Także no, wziąłbym pod uwagę to,
która z federacji pozwoli mi się zbliżyć do UFC, bo chyba to jest jego marzenie. Okej. Okay. No to ostatni temat, bo tych tematów jest naprawdę jeszcze dużo, które moglibyśmy przegadać, ale z takich najgorętszych, które pewnie elektryzują fanów najbardziej, sporo osób jest ciekawych, co sądzisz o starciu Wrzosek-Szpilka, do którego dojdzie, bo no przy pierwszej próbie fani typowali Arka, po wygranej Arka typują jeszcze bardziej Arka. Z drugiej strony Artur mówi, że dopiero teraz poczuł to MMA, poczuł chęć trenowania, jak plecy odpuściły i jak zoperował jej, czuje, że może robić wszystko w każdej płaszczyźnie i teraz dopiero czuje, że trenuje. Natomiast no, odczucia odczuciami, umiejętności umiejętnościami, jak ty ten pojedynek sobie wizualizujesz? W ogóle z takiego sportowego punktu widzenia i chęci mojej to w ogóle mnie ten pojedynek nie interesuje, bo to nie jest jakby poziom na razie, który ja śledzę. I to jest chyba walka wieczoru, tak? Druga od góry, tak. Bo tam walka o pas będzie Bartosiński zabyt, tak, to ta walka dużo bardziej mnie interesuje. Natomiast tak, ja zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli charakterologicznie gdzieś tam zawodnicy są na tym samym poziomie twardości, potrafią w ten sam sposób jakby opanować emocje w walce, to wygra dla mnie zawsze silniejszy fizycznie. Natomiast tutaj jednak Arek Wrzosek chyba w tej walce zawsze potrafi zimniejszą krew zachować, aniżeli Artur Szpilka, i z tego punktu widzenia można by się skłaniać ku temu, że Arek Wrzosek będzie faworytem. Natomiast no nie wiem, ja na miejscu Artura Szpilki absolutnie bym nie robił żadnej stójki, tylko starał się przewrócić Arka i go kontrolować i 3 rundy tam przetrzymać, przepychać. No myślę, że Arturowi nie jest potrzebna walka w stójce z zawodnikiem, który ma tak duży zasięg w nogach i w rękach, z tak trudnym do skończenia, jednym czy dwoma ciosami. Ale nie wiem, no głębiej się nad nią nie zastanawiałem, ona mnie, tak szczerze powiedziawszy, naprawdę jest więcej walk, które mnie bardziej ciekawią niż ta. No to na koniec w takim razie, jeżeli to Cię mnie interesuje, najwyższy poziom sportowy interesuje Cię najbardziej, to powiedz mi 31 grudnia tego roku, kto będzie mistrzem kategorii średniej? Paweł Pawlak, Damian Nikowski czy Piotr Kuberski? Piotr Kuberski, jeśli dojdzie do walki o pas. Tu nie mam wątpliwości. Dla mnie z Piotrem Kuberskim tylko Piotrek Wawrzyniak w tym momencie w Polsce może walczyć w tej kategorii wagowej. Tak uważam. Oczywiście konfrontacja zawodników dopiero to wszystko zweryfikuje. Ale oni mają w sobie taką niszczycielską moc i oglądałem walkę Piotrka Wawrzyniaka z Kinclem i naprawdę, kurde, no ja już myślałem, że jest z górki. Autentycznie myślałem, że jest z górki i że tego Kincla pokona. Nie wiem, co się stało, bo nie znam Piotrka i nie miałem okazji porozmawiać. Co się stało, że to była bodajże 3. runda, na początku się przewrócił, położył się na plecach i walka praktycznie się zaczęła kończyć. Chociaż wiem, że Kincl ma doskonałą kontrolę w parterze, bo jego walki oglądałem i śledziłem przed tą walką z Piotrkiem, żeby jakby się też do niej przygotować, w jaki sposób tam może walczyć. I na pewno trudno byłoby wstać, tym bardziej 3. runda, już trochę zmęczeni. Ale uważam, że Kuberski i Wawrzyniak w tym momencie w kategorii 84 są w Polsce najmocniejsi. No to czekamy. No mnóstwo osób po tej ostatniej występie, nie tylko ostatniej występie Piotrka, ale poprzednich też, no widzi to i czeka na to. I myślę, że gdyby od kibiców zależało, kto będzie pretendentem do pasa, to jednak Damian Nikowski, który gdzieś już ma chyba obiecaną tą walkę z Pawłem, mógłby nie wygrać tej rywalizacji wśród fanów, tak sądzę, no, bo jestem prawie pewien, no bo Piotrek po prostu fanów bardzo mocno przekonuje. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Myślę, że ta deklaracja o walce Damiana o pas z Michałem, nie z Michałem, z Pawłem, padła przed walką Piotrka Kuberskiego z Michałem Materlą, gdzie Piotrek Kuberski pokazał taką, no on wcześniej walczył z Bartkiem Leśko i pokazał dużą moc, ale nie wszyscy Bartka Leśko uważali za tak dobrego zawodnika, żeby on już był miarodajny. Natomiast Bartek Leśko jest bardzo dobrym zawodnikiem i pokonanie jego w takim stylu już świadczyło o tym, że Piotrek jest naprawdę takim, no, niszczycielem. A wygrana z Michałem w ten sposób to jakby tylko potwierdziła i pewnie gdyby nie te deklaracje wcześniejsze, być może Piotrek Kuberski by dostał walkę czy szansę walki o pas. Natomiast co się odwlecze, to nie uciecze. Piotrek może nie jest najmłodszym zawodnikiem. Damian też wieloma latami w KSW i wieloma walkami, zresztą ostatnio wieloma dobrymi, wygranymi, też sobie zasłużył. To nie jest tak, że on nie zasłużył w ogóle na walkę o pas. Paweł Pawlak jest cały czas panującym mistrzem, także fajnie, że są w federacji zawodnicy, których nie trzeba szukać do walki o pas, tylko którzy swoimi wynikami do tej walki pretendują. Natomiast dla mnie póki co w KSW takim faworytem do tego pasa, jeśli tą walkę dostanie, jest właśnie Piotrek Kuberski.
No to zobaczymy, co się. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, bo no zawsze to jest tak, że w głowie bardziej mamy ostatni pojedynek Piotrka niż Damiana, a jednak to, jak to wyglądało z Tomkiem Romanowskim, no to też wtedy wszyscy bardzo głośno bili brawo i panowie zrobili na śniadaniu rano pierwszy face to face. Myślę, że ta walka jest przyklepana, myślę, że zobaczymy ją w lipcu, myślę, że to będzie main event i tak. Nie masz dużo informacji, ty się... No mam bardzo dużo, tylko ja dużo nie wszystko mogę mówić niestety. No, no. Dobrze. Ale coś tam, coś wiem, ale wiadomo, że źródła trzeba szanować i chronić, także... Żeby nie wyschły źródła. Żeby nie wyschły, dokładnie tak jest. No i jakby żeby dalej dostarczały informacje. Szymon, jak zwykle przyjemność, dziękuję bardzo za rozmowę, za poświęcony czas. Myślę, że spotkamy się przed galą majową, gdzieś pomiędzy majówką a tą galą w Ergo Arenie, no bo tam na razie same petardy zrzuca KSW, jeżeli chodzi o kartę walk, więc o tym porozmawiamy sobie na spokojnie, z wyłączeniem już walki Wrzosek Szpilka, o tym już porozmawialiśmy. Nie, to że ja jej nie będę oglądał, oczywiście też będę oglądał, tylko mówię, że inne mnie gdzieś tam bardziej interesują i się nad nim zastanawiałem. I będzie bliżej, tym pewnie więcej poświęcę na to uwagi, bo to jednak jest kategoria ciężka, mogą być poważne nokauty, a z drugiej strony fajnie by było zobaczyć, jak oni w parterze sobie radzą nawet sami ze sobą, na swoim poziomie, także ona też również może być czasem ciekawa, ale no już Grzebyk Bartosiński na pewno jest dla mnie ciekawszy. Tak jest, także co, no tobie i wam życzę przy okazji od razu wesołych, spokojnych i zdrowych świąt wielkanocnych. Szymon, dziękuję, tobie też również zdrowych, wesołych świąt, no i czekamy jak najszybszy powrót do formy i masę zdrowia. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie i mokrego dyngusa w poniedziałek życzę. Tak jest, dzięki wielkie.